Drodzy uczestnicy zajęć rękotworki, witam Was serdecznie. Zbliżają się święta wielkanocne i najwyższa pora zabrać się za ozdabianie pisanek. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak taką świąteczną pisankę uszyć. Potrzebne nam będą szablony, czyli kształt jajka w dowolnym rozmiarze oraz wzór wybranej przez Was dekoracji. Ja ozdobię moją pisankę wiosennymi kwiatami. Potrzebny będzie nam również filc w dowolnych kolorach, wypełnienie, nici, igła, szpilki i nożyczki. Przygotowujemy szablony. Wycinamy kształt jajka dwa razy oraz wzory dekoracji. Listek trzy razy i kwiatek dwa razy. Po wycięciu wszystkich elementów przystępujemy do szycia. Naszywamy kwiatki. I listki. Oraz wyszywamy łodyżki. Następnie łączymy obie części jajka i zszywamy, zostawiając otwór. Możemy oprzeć pisankę za pomocą ścieku dzierganego. Teraz wypełniamy pisankę i zaszywamy otwór. Gotową pisankę możemy umieścić na patyczku lub dodać do niej zawieszkę. I mamy piękną dekorację wielkanocną.